Serdecznie witam tych, którzy zechcieli zaszczycić swoją obecnością na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jolanty Szymanek-Deresz. W imieniu Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Żurominie witam zaproszonych gości, a w szczególności pragnę powitać honorowego gościa, męża świętej pamięci, pani poseł Jolanty Szymanek-Deresz, pana Pawła Deresza. Witam delegację Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panią poseł Stanisławę Przątkę, sekretarza klubu, panią poseł Bożenę Kotkowską, pana posła Artura Ostrowskiego. Witam przewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Mazowszu, Katarzynę Piekarską. Oraz sekretarza Rady Mazowieckiej Krzysztofa Gawkowskiego. Witam przybyłych dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią Marzeną Więckowską, przybyłych nauczycieli i pedagogów, zgromadzoną młodzież oraz poczty sztandarowe szkół Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Witam delegację koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele z przewodniczącym związku, panem Jerzym Bucholskim oraz panem Jerzym Piórkowskim, członkiem zarządu. Witam również koleżanki i kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ościennych powiatów i wszystkich tych, którzy zechcieli złożyć hołd naszej koleżance, kobiecie zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności, miasta i gminy Żuromin, ale również damie polskiego parlamentaryzmu. Pani poseł Jolanta Szymanek-Deresz, pamiętam nasze pierwsze spotkanie. To było tu, w Żurominie. Pomyślałem, że to ktoś, kto okaże mi wyższość, dystans, a ja poczuję między nami przepaść. Bo to polityk wysokich lotów, pani minister, szefowa Kancelarii Prezydenta. Ku mojemu zdziwieniu okazało się osobą przystępną, bardzo otwartą i życzliwą. Taką, która potrafi rozpuścić lody pierwszego kontaktu, ośmielającą do rozmowy, zachęcającą do współpracy. Sam nie wiem, kiedy dałem się ponieść fali energii do działania. Zaraziła mnie optymizmem i wiarą w siłę dobrej woli. Wystarczy chcieć i do przodu, do przodu. Podziwiałem jej energię i zapał. Dobrotliwie i szczerze powtarzała, że zawsze z optymizmem patrzy w przyszłość, a ten sposób patrzenia poleca każdemu. Widziała, że przejąłem od niej to pozytywne myślenie. Umiała docenić moje starania, by zmieniać oblicze rzeczywistości na lepsze. Niedługo potem, kiedy stałem się jej społecznym asystentem, zyskałem w niej nieocenionego nauczyciela i mistrza. Zresztą nie tylko dla mnie, ale również dla moich koleżanek i kolegów z Powiatowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej współpraca z panią poseł była cenną lekcją demokracji i człowieczeństwa. Ta lekcja trwała przez kolejnych 5 lat. Ta lekcja została tak nagle i tragicznie przerwana. Jednak wiedzę z niej będziemy czerpać jeszcze przez wiele lat. Tu, w tym budynku, w jej biurze, była naszym drogowskazem, wzorcem i wsparciem. A dla tych, którzy przychodzili do niej prosząc o poradę, pomoc była orędownikiem w ich sprawach. Sprawy nie do załatwienia stawały się przejrzyste i proste. A czasem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po jej interwencjach, telefonach rozwiązywały się jakby same. Zawdzięczaliśmy i zawdzięczamy jej bardzo wiele. To, że na liście wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Żurominie znajduje się 50% kobiet oraz to, że z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej o urząd burmistrza miasta i gminy Żuromin ubiega się kobieta,
jest również jej inspiracją. Jest to dług wdzięczności, nie do spłacenia. Dlatego z potrzeby serca naszego i tej lokalnej społeczności postanowiliśmy uhonorować ją tą jakże skromną tablicą pamiątkową, by oddać jej hołd, złożyć jej wyrazy ogromnego szacunku i obiecać naszą zawsze żywą pamięć. Pani poseł, pani Jolanto Szymanek-Deresz, dziękujemy. To dla pani. Z tego miejsca w imieniu wszystkich zebranych mam zaszczyt poprosić pana Pawła Deresza, męża świętej pamięci Jolanty Szymanek-Deresz, o odsłonięcie tablicy. Szanowni Państwo, bardzo proszę, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich ofiar katastrofy podsmoleńskiej.